Myślę, że na pewno znamy swoją wartość, jesteśmy mocnym zespołem i naszym celem w tym sezonie wiadomo, że są medale i to medal złoty, także musimy nastawiać sobie zawsze każdy mecz za ten najważniejszy i tak samo będzie jutro. Traktujemy tego przeciwnika tak samo, jak traktowaliśmy Rzeszów i tak samo do niego chcemy podejść i zagrać tak samo dobrą siatkówkę. No tak, no przyjechaliśmy na pewno do Olsztyna, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Super, super udało nam się zagrać, no może nie udało, ale super zagraliśmy z Rzeszowem. No i mam nadzieję, że jutro też zagramy kapitalne zawody. Ciężko mi powiedzieć, dlatego że mieliśmy tylko jedno wideo. Wcześniej nie oglądałem ich spotkań w telewizji. Natomiast ten zespół co roku się zmienia i to dość mocno, także myślę, że i tym razem ta gra będzie wyglądać troszeczkę inaczej, ale mamy jeszcze kilka wideo przed sobą, więc myślę, że będziemy na to spotkanie bardzo dobrze przygotowani. Ja myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawienia, przede wszystkim w naszej grze cały czas doskonalimy system i myślę, że dopiero w późniejszym okresie pewne rzeczy będą wykonywane bardziej automatycznie, bo teraz niektóre rzeczy są też nowe dla części drużyny, dlatego myślę, że w ostatnim meczu to nie była jeszcze ta skra Bełchatów, która będzie, natomiast no jeżeli będziemy wygrywać tak jak w 3-0, jak w ostatnim spotkaniu, no to nie widzę też sensu, żeby cokolwiek się zmieniało. No tak, to było rok temu, nie miałem przyjemności zagrać. Także właśnie chłopaki się pytali, czy jest łezka w oku. Na pewno są wspomnienia i są wspaniałe wspomnienia, bo spędziłem tutaj dwa naprawdę bardzo fajne lata i niesamowici kibice i cieszę się, że będę mógł się z nimi jutro zobaczyć, bo zawsze fajnie dopingują swój zespół, ale tak jak powiedziałeś, takie emocje te największe już minęły. Ja myślę, że Olsztyn to bardzo dobry zespół. Przede wszystkim bardzo dobrze gra tutaj u siebie w hali w Urani, jeszcze nie odniósł żadnej porażki i na pewno na jutrzejsze spotkanie wyjdzie zmotywowany na 100%, tak jak wszyscy przeciwko z PGS Szybełchatów. Natomiast my, tak jak przeciwko większości zespołów, a praktycznie wszystkich, mamy to w głowach, że dużo zależy od nas i będziemy bardzo skupiali się na naszej grze i mam nadzieję, że zaprezentujemy się równie dobrze jak w sobotę z Rzeszowem. Nowy trener, bardzo doświadczony trener. Osobiście miałem bardzo miłe wspomnienia i doświadczenie pracując z tym trenerem, więc jestem przekonany, że przełożył dobrą atmosferę na dobrą grę tego zespołu. Na razie w tym momencie AZS jest na fali, wygrywa prawdopodobnie wszystkie spotkania. No ale jutro myślę, że spotka się pierwszy raz z takim mocnym przeciwnikiem, więc liczymy na to, jesteśmy w dobrej dyspozycji i mam nadzieję, że wygram to spotkanie.